Andrzej Bobkowski z Dziennika Podróży. Jagiełło, 9 lipca. Góry były jeszcze czyste, ale już zaczęły zawijać się w chmury, które zatrzymują się równo na linii brzegu i przylepiają się tam na cały dzień. Ponad nimi wysoko kręci się karuzela sępów, wolno i niemrawo. Obserwuję pelikany. Przyleciały do portu na śniadanie. Mają ciężki lot. Są wyciągnięte sztywno, wyprężone i machają brunatnymi skrzydłami jak dwiema brudnymi ścierkami. Można by myśleć, że są ciężkie i niezdarne, ale gdy zoczą rybę, zamieniają się w zwrotnego i lekkiego ptaka. Wtedy nieznacznie podrywają się w górę, robią błyskawiczny zwrot, walą się na skrzydło, kurczą całe w sobie i wpadają do wody pionowo jak bomba. Nikną pod powierzchnią na ułamek sekundy i wypływają już siedząco, przełykając rybę. Robią przy tym komiczny ruch torbiastą szyją, przypominający ruch szyi mężczyzny w sztywnym kołnierzyku w upalną niedzielę. I potem znowu podrywają się z wody, wyrzucając się w powietrze przy pomocy nóg. Najedzone siadają na bojach i tkwią nieruchome i obojętne wśród tłumu małych, brązowych mewek, tłoczących się i rozpychających z zupełnie ludzką brutalnością i wrzaskiem. Około 10:00 wyszliśmy do miasta kupić jakichś owoców, gazetę i na pocztę. Mieliśmy zamiar pojechać do Caracas, ale rozmyśliliśmy się. W tym gorącu i z tymi pieniędzmi. Poza tym Jagiełło miał już odpłynąć pod wieczór. W jakimś kantorze wymiany, mieszczącym się w brudnym barze, zmieniłem $2, za które otrzymałem 6 boliwarów z centami. Wszystko szalenie drogie. Wenezuela jest obecnie najdroższym krajem Ameryki Łacińskiej. Dowiaduję się, że dolar ma tu 2 kursy, oficjalny i czarny. Podobno w La Guaira jest jeszcze drożej niż w Caracas. Za 10 pomarańczy zapłaciłem 2 boliwary. Chciałem kupić winogron, ale kosztowały 6 boliwarów, $2 kilogram. Wszystko tu dowożą. Nasz Jagiełło wyładował na przykład 100 skrzynek cebuli z Madery. Wszędzie straszliwy brud, bezustanny kurz, wycie klaksonów i odbiorników w samochodach. Zdaje się, że Amerykanie trafili tu na najlepszych odbiorców samochodów. Sądząc z tego, co widzę, ci czarni szoferzy zajeżdżają prawdopodobnie na śmierć najlepsze maszyny w rekordowym czasie. Traktują te samochody jak 5-letnie dziecko drogą zabawkę. Walą o ziemię. Kupuję 2 gazety i czytam je po obiedzie bardzo szczegółowo. Zupełnie nieźle rozumiem, ale gdybym miał coś powiedzieć po hiszpańsku, musiałbym długo kręcić korbą, żeby zaledwie pyknąć. Obydwa dzienniki są redagowane raczej na wzór amerykański, ale z korzystną domieszką ducha łacińskiego. Informacje szczegółowe, fakt bez wody, przegląd spraw na całym świecie z dobrze odważoną dozą spraw lokalnych. Oczywiście jako lokalne traktuję zagadnienia całego kontynentu Ameryki Południowej i Środkowej. Kilka depesz o rewolucjach w takich i siakich republikach. To wszystko takim tonem, jakim u nas pisze się o wypadkach samochodowych. Dowiaduje się, że w ubiegłą sobotę była jakaś weekendowa rewolucja w Panamie, czyli incidentes, w czasie której zabito 4 osoby, po czym aresztowano przeszło 800.
przywódcy Incidentes schronili się w Canal Zone, ale mają być wydani. A w Paragwaju była jakaś bardzo ekskluzywna rewuelta wojskowa. Sądząc z wymienionych stopni wojskowych przy nazwiskach, wszystko odbywało się od kapitana wzwyż. Przed wyjazdem z Paryża Janta opowiadał mi bardzo dowcipnie, jak to jakiś jego znajomy, przebywający w jednym z tych krajów, wyszedł pewnego dnia na miasto i widzi nagle wisielców na kolumnach otaczających główny plac. Zapytuje kogoś, co się stało, kim są ci powieszeni. Na to przechodzień odpowiada mu uprzejmie i z radosnym uśmiechem: to nasz poprzedni rząd. Ponieważ za kilka dni mam być w Panamie, więc wolałem upewnić się i zapytałem jednego z szefów policji wenezuelskiej, co o tym myśli. Uśmiechnął się pobłażliwie i powiedział mi, żebym się nie przejmował, bo to zupełnie nie dotyczy zwyczajnych ludzi. No więc kogo? Ale na dyskusję po hiszpańsku jeszcze mnie nie stać. Może oni te rewolucje załatwiają tam jakoś klubowo, tylko z udziałem członków i co najwyżej za zaproszeniami.